Po Messi. Ale zobaczmy! Jest koniec walki! I tym razem dźwignia na łokieć. Tak, dźwignia na łokieć. Proszę Państwa, to jest znowu to, o czym mówiłem. Daniel, widzieliśmy, był ciężko rzucony na matę i z tej niekorzystnej sytuacji wykonał piękną technikę. Michał, ja mam tutaj wrażenie, że Janek musi... Chyba dźwignie, tak! Chyba dźwignie! Jestem! Alaka jest! Bardzo ładnie! Pięknie to zrobił! Janka Płakowicza, dźwignia łokciowa! Idealnie! Francuz za bardzo wszedł na niego, Janek wykorzystał to! Padoń się do dźwigni na stopę Halidowa, nie udała się, ale jest gilotyna wpięta! I gilotyna wpięta bardzo ciasno! Lida nie chce parteru, bo wie, że skończy walkę! Pamiętamy te duszenia gilotynowe, palce z Sakurajem, czy teraz będzie podobny? Odpłynął! Spadki! Abel Halidow, kolejne zwycięstwo! Odpłynął Matt Lindland! Ciasno wpięta gilotyna, on nie wie, co się dzieje, on teraz dopiero zbudził się z tego koszmaru, który zafundował mu Mamet Halidow. My już prawdopodobnie wymieniliśmy wszystkie przymiotniki świata, określając to, co jest w stanie w ringu zrobić Mamet Halidow. Wielka forma, wspaniały styl, nieprawdopodobna klasa Mameta Halidowa. Wspina się po drabinie. Na szczycie Mamet Halidow, my czekamy na kolejne walki z jego udziałem. Ostatnio walczył z Hektorem Lombardem i dotrwał do drugiej rundy. Mało komu udaje się z tym Kubańczykiem wytrwać tak długo. Szuka nogi rywala teraz, aby zapleść tam nogi na biodrach. Baracha na kolano! Koniec! Mamet Halidow poddaje się tego Taylora Baracha na kolano. I co? Ile potrzebował tym razem Mamet Halidow, aby zadowolić całą polską publiczność? No bardzo niewiele. Gratulujemy Jesse Taylor, ale jest król tylko jeden. Mamet Halidow. Jest w tym chłopaku coś magicznego. Jest w nim coś absolutnie fenomenalnego, co pozwala, że w każdej płaszczyźnie Mamet jest groźny dla każdego rywala. Sygnował trzymania za biceps, próbuje inaczej. O, tu jest gra naprawdę o centymetry, których brakuje, aby dobiec tą technikę. Teraz dobrze zapięta. Dobrze, cały czas obrona ze strony Sowińskiego. On nie daje się zamknąć nogami Jewtuszki, chociaż teraz... Koniec! Maciek Jewtuszko! Udanie zrewanżował się! Wrócił! Ostrzegał Kornika! Jest mistrzem w kategorii lekkiej! Pracował Kornikę nad obroną tego brawo, ale tak długie ręce zawodnika ze Szczecina predysponują go do tego typu ekwilibrystycznych technik jak brawo! Gdzie po pół minuty tej pojedynku będzie miała plecy rywalki. A myślisz, że mogła spać przed tym pojedynkiem? Pierwszy historyczny pas! No! Właśnie mocno! Ale pięty Mateo! Przełożona to będzie za chwilę. Tej pracy powinna być zwłaszcza z góry od Radomskiego. Trójkąt nogami wpięty! Ależ złapał w łapkę zawodnika Tyleta Gęś, klatka do wicera Pachuta! Trójkąt nogami, ciśnie Pachuta! Brakuje detali, brakuje przełożenia tej ręki, ale i bez tego poradzi sobie prawdopodobnie strażak z Malborka. Kimura z trójkąta! Co tu się dzieje? Kolejna akcja! Kapitalnie! Wiedział, co robi, chcąc walcząc z pleców. Oj, musiałbym naprawdę głęboko poszukać, czy w KSW ktoś poddał kogoś najpierw przy próbie trójkąta, a poszedł po rękę i znalazł tam Kimurę. I to nie trójkąt nogami, a właśnie Kimurę. Dźwignie na łokieć poddał Robert Radomski. Ależ tam się grappler trafił. Żeby padnął, teraz liny zablokowały. Jak jest skrytówka do gilotyny! Ciągnij to, Kulti, ciągnij! Najpierw Naruszka, potem Magomedow,
wcisnąć, podnosi pozycję Stanek Sajdu. Koniec klepa! Nowym mistrzem Borys Mańkowski! Nie trzeba nic mówić, państwo słyszą ten entuzjazm. Trójkąta jeszcze po czwartej gali nie mieliśmy. Co tu się wyprawia? Nowa klatka, nowe tradycje KSW, ale jakość cały czas bardzo wysoka. A dzisiaj jakością zaskoczył mistrza Borys Mańkowski. I w szóstej obronie mistrzowskiego pasa. A Stampek Saidow pokonany. Pas jedzie do Poznania. Bardzo mądrze prowadzi ten pojedynek Michael Falcon, nie pozwalając, aby rozkręcił się moment, aby zostawił rękę. Jakoś niebezpiecznie. Ciosów oczywiście nie ma za dużo, ale teraz jest Polaka! 9-8! O nie! Wymykający się wszelkim szablonom, przenoszący nas w inny wymiar walki, wymiar sztuki i opanowania własnego ciała. Najwspanialszy Mamet Kalido! Nieprawdopodobne! Sekundę wcześniej powiedziałem, że jakoś niepotrzebnie nie pcha tych rąk Falco, ale to jest właśnie Mamet. To jest zawodnik, którego jakkolwiek nie można klasyfikować. Mistrz, fenomen, Mamet Kalido,